Jacek Olszewski, wdowiec po przedwcześnie zmarłej siatkarce Agacie Mróz Olszewskiej i ojciec jej córki Liliany, 16 lat po stracie pierwszej żony, ponownie wziął ślub. To, co stało się po uroczystości, przeszło jego najśmielsze oczekiwania. Przerywając milczenie, przyznaje, wymknęło się to spod kontroli. Jacek Olszewski ponownie się ożenił, Agata Mróz w maju 2008 roku przeszła przeszczep szpiku kostnego, który miał uratować jej życie. Dwa tygodnie później, 4 czerwca 2008 roku, zmarła w wyniku posocznicy i związanego z nią wstrząsu septycznego. Jacek Olszewski, którego reprezentantka Polski w piłce siatkowej kobiet poślubiła rok przed śmiercią, pozostał sam z ich dwumiesięczną wówczas córką Lilianą. Mężczyzna przez wiele lat wychowywał ją w pojedynkę, Jackowi Olszewskiemu w końcu znów udało się zakochać. Szesnaście lat po śmierci pierwszej żony ponownie wziął ślub. W miniony weekend pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z uroczystości. Z zamieszczonego przez niego na Facebooku wpisu wynika, że poślubił ukochaną Anetę w dniu swoich urodzin. Wymknęło się to spod kontroli, wiadomość o drugim ślubie Jacka Olszewskiego wywołała wielkie poruszenie i błyskawicznie obiegła internet. Wdowca po Agacie Mróz zasypały wiadomości z życzeniami szczęścia. Mężczyzna zdecydował się do nich odnieść w rozmowie z Faktem. Jak przyznał, sytuacja przerosła jego najśmielsze oczekiwania, bo nie zabiegał o rozgłos. Prawdę mówiąc, chcieliśmy uniknąć rozgłosu, ale po publikacji zdjęcia na FB, wymknęło się to spod kontroli, powiedział. Dodał, że po ślubie niewiele się u niego zmieniło i z żoną dalej żyją jak do tej pory. Pytany o ewentualne plany dotyczące podróży poślubnej, odpowiedział natomiast, zakochani są cały czas na miesiącu miodowym. Media wykreowały mój idealny wizerunek, a ja przecież jestem tylko człowiekiem. Myślę, że także z tego powodu nie było mi łatwo znaleźć partnerkę, która byłaby gotowa zmierzyć się z legendą Agaty. Wiele kobiet zwyczajnie się tego bało. W końcu spotkałem Anetę i od 2,5 roku razem z jej dwoma synami i Lilą tworzymy dużą, szczęśliwą rodzinę. Kiedyś czułem się samotny, a teraz czasem jest nadmiar wszystkiego. Ale tak jest fajnie. Moja partnerka ma świetny kontakt z Lilą, dzieciaki świetnie się ze sobą dogadują. Dlatego z radością patrzę w przyszłość, mówił wcześniej w rozmowie z Papo.